Cześć, witajcie na kanale Moim Zdaniem.b. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film. I dzisiaj będzie to film z testem na żywo bazy Peel Off marki NES. Mam ją tutaj ze sobą. Jest to nowy produkt, który wzbudza wiele emocji i wiele zainteresowania. Niewiele jeszcze w internecie jest właśnie jego testów, dlatego pomyślałam, że przetestuję. Ten produkt dostałam na Meet Beauty i początkowo, gdy usłyszałam o tym produkcie, stwierdziłam, że to nie może działać i to się nie sprawdzi. Dlatego, że u mnie lakiery zwykłe, tradycyjne trzymały się jeden dzień w momencie, kiedy chodzę do pracy. Hybrydy trzymają się tydzień do dwóch tygodni, a baza Peel Off bałam się, że zajdzie mi po jednym dniu w pracy. I teraz trochę o tym produkcie opowiem może najpierw. Jeśli chodzi o ten produkt, jest to baza miękka, przeznaczona jest do paznokci średniej długości i krótkich i nie musimy utwardzać jej w lampie. Nakładamy dwie warstwy, ona wysycha na powietrzu i później na nią nakładamy normalnie hybrydę i top, utwardzając w lampie. Jeżeli jeszcze chodzi o tą bazę, to przed jej nałożeniem nie musimy matowić płytki, wystarczy tylko ją odtłuścić i możemy już nakładać tę bazę. Ona ma takie klejące właściwości i przez to trzyma się naszego paznokcia i producent obiecuje, że potem przy ściąganiu nie musimy używać acetonu ani frezarki, tylko wystarczy, że od skórek, tutaj od wału paznokciowego podważymy ją patyczkiem i ta hybryda, cała ta baza razem z kolorem i stopem zejdzie nam w postaci takiego jednego płatka, co też ma ułatwiać i przyspieszać ściąganie. Tyle teorii. A teraz jak to wyglądało w praktyce. W Warszawie firma NES przeprowadziła dla nas warsztaty i na warsztatach testowałam ten produkt na wzorniku. Wszystko wyszło super. Natomiast w przypadku mojej płytki paznokcia, teraz obecnie mam trzeci raz tą bazę na paznokciach i moje obserwacje są następujące. Najpierw nałożyłam tę bazę na jednego paznokcia, dlatego że odpadł mi jeden paznokieć, jedna hybryda mi zeszła, która była na normalnej bazie, a właściwie to nawet nie na normalnej, tylko na bazie Extend Base Semilaka, czyli na bazie super twardej. I ta hybryda zeszła mi po tygodniu, w związku z tym mówię, mam jednego wolnego paznokcia, przetestuję. I ku mojemu zaskoczeniu ta baza z NES-a wytrzymała kolejny tydzień na tych paznokciach. Po tym tygodniu nic się z nią nie stało, natomiast już mój cały manikir na pozostałych paznokciach już po dwóch tygodniach miał odrost, więc postanowiłam wszystko zdjąć i zmienić. I na tym jednym paznokciu jedyne obserwacje, jakie miałam, to to, że ściera mi się wolny brzeg, ścierają mi się końcówki. Właśnie przy tej bazie podobno bardzo ważne jest to, żeby zabezpieczyć wolny brzeg zarówno bazą, jak i kolorem, jak i topem, bo inaczej ta hybryda tak jakby zostanie w miejscu, a paznokieć będzie wyrastał spod hybrydy. Natomiast no, mnie się starła ta hybryda z wolnego brzegu, ponieważ na początku był ten wolny brzeg zabezpieczony, a potem hybryda się starła. Następnie, jak już robiłam sobie pełny manikier, wszystkie 10 palców, postanowiłam to dla Was nagrać i teraz wrzucę Wam tutaj jako przebitki właśnie proces malowania tych paznokci.
Jeśli chodzi o nakładanie na wszystkich 10 paznokci, rzeczywiście trochę to przyspieszyło manikier, ponieważ nie musiałam matowić płytki, tylko troszkę wyrównałam sobie jakieś tam zadziorki i fajnie się to nakładało. Jeżeli chodzi o zabezpieczanie wolnego brzegu, to właśnie pojawił się problem, ponieważ wszystkie paznokcie miały zabezpieczony wolny brzeg bazą, kolorem i topem. I następnego dnia rano poszłam umyć głowę i niestety tego mycia głowy te wolne brzegi już nie wytrzymały. Mycie głowy nie jest jakimś procesem, gdzie mega szorujemy i drapiemy, no ale jednak musimy te ręce zamoczyć. U mnie to trwa chwilę, bo mam dużo włosów i gęste. I te wolne brzegi po tym myciu głowy były w połowie już starte. Po kolejnych dwóch dniach normalnego życia były starte całkiem. W związku z tym tutaj wrzucę Wam jeszcze też przebitki, jak ten manikier wyglądał po około półtora tygodnia. I hybryda nie odpadła mi całkiem, wszystko się trzymało, natomiast te wytarte, wręcz zdarte, wolne brzegi wyglądały bardzo mało atrakcyjnie. I to mi się nie podoba. Natomiast zastanawiam się, czy to jest wina bazy, czy koloru. Dlatego, że w tym teście użyłam również nowy kolor, a mianowicie kolor z Pierre René numerek 17 Merlin. I ten kolor ma taką formułę dosyć, powiedziałabym, żelkową. Bardzo trudno było mi uzyskać nim krycie, nakładałam 3 warstwy tego koloru, żeby uzyskać krycie, a na jednym paznokciu miałam chyba 4 i tam, gdzie były 4 warstwy, to krycie było dla mnie zadowalające. Kolor bardzo ładny, ale właśnie przez to, że ma słabe krycie, to generalnie nie będzie moim ulubieńcem. Natomiast bardzo spodobał mi się w tym Pierre René pędzelek, to tak jeszcze dygresja od bazy, a mianowicie ten pędzelek to jest chyba najlepszy, jaki do tej pory miałam. I może się jeszcze skuszę kiedyś na jakieś hybrydy Pierre René, licząc na to, że nie będą żelkowe, tylko kremowe. Ale pędzelek jest po prostu idealny. Nie wiem, czy tutaj to zobaczycie, ale może na zbliżeniach, jak maluję paznokcie, widać, że ten pędzelek jest zaokrąglony. I w momencie, kiedy przykładam go do nasady, do wału paznokciowego, idealnie się wpasowuje i maluje od razu cały półokrąg. Ponieważ ja prosty wał paznokciowy mam tylko na kciukach, a na wszystkich pozycjach paznokcia mam tutaj zaokrąglony wał paznokciowy i idealnie taki zaokrąglony pędzelek się sprawdza. Prostymi pędzelkami muszę jakoś kombinować bokiem, natomiast ten zaokrąglony jest super, ale kolor, tak jak mówię, żelkowy i nie kryje, więc pomimo tego, że ładny, to trochę słabo. No i właśnie tutaj moje rozmyślania trwały, czy to jest wina koloru, czy to jest wina bazy, że te wolne brzegi mi się starły. Uprzedzając pytanie, jeżeli chodzi o top, to cały czas we wszystkich próbach używałam topu semilaka. To jest zwykły top, który musimy przemywać cleanerem, żaden no wipe. Mam top no wipe i nie przepadałam. No i te wolne brzegi właśnie spowodowały, te starte wolne brzegi spowodowały to, że po półtora tygodnia już mój manikier wymagał odświeżenia. I tutaj przyszła pora na kolejny test, na test ściągania tej hybrydy. Tego już nie udało mi się dla Was nagrać, ale pokrótce Wam streszczę. Idea głosi, że nie musimy używać acetonu ani frezarki, tylko wystarczy drewniany patyczek i że podważymy tę hybrydę od nasady paznokcia. Zaczęłam z kciukiem lewej ręki, było bardzo ciężko, wręcz jak tutaj próbowałam to podważać, to ten wał paznokciowy mi się tak uginał pod tym patyczkiem i ja się przestraszyłam, że za chwilę sobie zrobię krzywdę, dlatego że taki zgnieciony wał paznokciowy potem powoduje, że paznokieć rośnie w białym kolorze albo że może rosnąć krzywy i wgnieciony. I dodatkowo hybryda nie zeszła tylko tak jakby do bazy, ale zeszła również z moją płytką paznokcia, z kilkoma warstwami płytki paznokcia. W związku z tym wyglądało to dokładnie tak, jakbym sobie zdzierała każdą inną hybrydę nałożoną na zwykłą bazę. Schodziło ciężko, mój wał paznokciowy się uginał, a zerwane zostało z paznokciem. Ja mam paznokcie słabe, miałam tę bazę na paznokciach półtora tygodnia. Producent twierdzi, że im dłużej będziemy mieć tę bazę na paznokciach, tym ona później łatwiej będzie schodzić. Natomiast ja się przestraszyłam,
i po tym jednym paznokciu nie miałam już odwagi ściągać tym patyczkiem kolejnych 9, tylko po prostu sięgnęłam po aceton. I to było moim zdaniem dobre rozwiązanie, dlatego że w acetonie dużo szybciej zeszła ta hybryda niż taka hybryda, która jest na tradycyjnej bazie. W związku z tym ten aceton, no miałam na paznokciach niestety, ale zeszło wszystko szybciej i rzeczywiście zeszło w formie jednego płata. Ja już później nie musiałam tego zeskrobywać w żaden sposób ani patyczkiem, ani nożyczkami, tak jak to zazwyczaj jest, bo przy tradycyjnej bazie hybryda w acetonie trochę tylko puszcza i rozmaka, a potem i tak ją trzeba zdrapać. Natomiast tutaj ta baza puściła od razu i zeszło to w formie takiej klejącej skórki. Po jej zdjęciu, tak samo jakbym ściągała według producenta patyczkiem, musiałam zmyć taką klejącą warstwę, która pozostaje na płytce, czyli to zmywamy jeszcze cleanerem i płytka była już w zasadzie gotowa do malowania. No i tutaj dałam tej bazie drugą szansę. Teraz jest trzeci raz, kiedy mam tę bazę na paznokciach. Moje paznokcie aktualnie mają 3 dni od pomalowania. Codziennie chodzę do pracy. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę tylko, że pracuję w laboratorium. Codziennie w pracy wielokrotnie myję ręce, pracuję w rękawiczkach lateksowych, co też jest dodatkowymi czynnikami uszkadzającymi dla hybrydy, żelu, lakieru, czegokolwiek, co mam na paznokciach. I aktualnie mam tę bazę położoną właśnie razem z topem semilaka i z kolorami również semilaka. Te kolory mają konsystencję bardziej kremową, znaczy fioletowy jest taki odrobinę żelkowaty, natomiast różowy jest kremowy, kryjący i mam wrażenie, że tak jakby lepiej się dogadują z tą bazą z Nessa, ponieważ po 3 dniach prawie nie mam wytartych, wolnych brzegów, a jeżeli są wytarte, to jest to taki stopień, który jest jeszcze do zaakceptowania i manikier nie wymaga poprawki. Natomiast na drugi dzień po pomalowaniu, w momencie kiedy zakładałam jeansy, takie sztywne z prania, to o mały włos zdjęłabym sobie 2 hybrydy fioletowe. Coś mi się zadarło, paznokieć się wygiął i czułam jak coś tam by próbowało zacząć odchodzić w momencie naciągania spodni. Wiecie, złapałam spodnie, zaczęłam naciągać i coś tam, ja się wystraszyłam, że o Boże, zaraz przy wciąganiu spodni sobie zdejmę hybrydy, rany boskie. Sytuacja została opanowana, ja to jakoś tam próbowałam wyprostować, nic nie widać, nie ma śladu, nic się nie stało. Natomiast trzeba uważać i nie robić różnych dziwnych rzeczy. W momencie, kiedy wymieniam zszywki w zszywaczu, w pracy też robię to bardzo ostrożnie. I mam wrażenie, że cały manikier jest miękki, dlatego że w momencie, kiedy wbiję sobie paznokieć tak w płytkę, w kciuka na przykład, to zostają wgniecenia. W związku z tym generalnie trzeba uważać, bo jeżeli sobie czymś zadrzemy, to mogą zostać ślady, bo wszystko jest takie miękkie i płynne, ale na razie trzyma się dobrze. Zobaczymy, jak będzie przy ściąganiu, ale ja już chyba nie będę eksperymentować z patyczkiem i testować tego z patyczkiem, tylko po prostu wezmę sobie aceton na 5 minutach, czyli dużo krócej niż normalnie, pyk, pyk i wszystko zejdzie. Ale nawet używając tego acetonu, i tak ta baza jest, myślę, ok, dlatego, że tak jak mówię, nie trzeba potem jeszcze skrobać tego wszystkiego, co mamy, a wiadomo, im twardsza baza, tym trudniej schodzi. Dodatkowo zastanawiam się jeszcze tylko, jak bardzo będzie wydajna ta baza. Znaczy myślę, że nie uda nam się jej zużyć w całości, dlatego że wcześniej wyschnie. Ponieważ jest to produkt, którego nie musimy utwardzać w lampie UV, tylko wysycha na powietrzu. I podczas malowania, kiedy mamy buteleczkę otwartą, wokół gwintu zaczyna obsychać i to bardzo szybko. Obsycha generalnie dużo, dużo szybciej niż zwykłe lakiery do paznokci. Ja to tempo obsychania porównałabym może do Essie Good To Go, który też miał takie właściwości mega wysychające sam w sobie i bardzo szybko wysychał wokół gwintu i tak naprawdę już pół butelki było nie do użytku, bo gęstniał i wysychał sam z siebie. Także jeżeli tego będziecie używać, no to niestety myślę, że nikomu się nie uda zużyć do końca. Ja tutaj Wam pokażę, nie wiem czy to widać, gwint po, tak jak mówię, 2,5 aplikacjach i już jest mega obeschnięty. Dodatkowa wada tego produktu, strasznie śmierdzi. No ale niestety wiele produktów do manikieru hybrydowego śmierdzi, także ta śmierdzi bardzo. I tyle. Jeszcze nie testowałam jej na stopach, ponieważ jeszcze się nie zebrałam do zrobienia pedi, odkąd mam tą bazę. Natomiast myślę, że chętnie ją przetestuję, bo może przyspieszyć znacznie wykonywanie pedikiru, a wszystko, co przyspiesza zabiegi
pielęgnacyjne jest na plus. Natomiast ja czasem mam taki problem, że zwykłe hybrydy albo lakiery, gdy chodzę z pomalowanymi paznokciami w pełnych butach, mi się topią i hybryda potrafi mi schodzić, więc boję się, że właśnie kiedy założę pełne buty i będę miała tą bazę na stopach, to też lakier może mi zejść. Czyli generalnie tylko nadawałoby się na takie super lato, kiedy nie muszę chodzić w pełnych butach, stopy są cały czas odkryte, to myślę, że wtedy sprawdzi się całkiem spoko. Niestety nie wiem, jaka jest cena tego produktu, jak gdzieś znajdę, to Wam może tutaj napiszę. Ja tą bazę dostałam za darmo. Czy skusiłabym się na nią, gdybym miała za nią zapłacić? Nie wiem, bo do tej pory byłam zadowolona z baz, które posiadam i taka zwykła, standardowa baza z Semileka całkiem spoko się u mnie sprawdza. Testowałam sobie również te bazy utwardzające, ale różnie z nimi bywa, bo czasem jest je ciężko ściągnąć. Natomiast jeżeli nie macie tendencji do skubania paznokci, jeżeli chcecie przyspieszyć Wasz manikier, jeżeli chcecie z ciekawości przetestować, to myślę, że warto. Nie jest to produkt, który byłby zły, nie jest też rewelacyjny. Jak wszystko ma swoje wady i zalety, tutaj już musicie rozpatrzyć, czy to do Was przemawia, czy manikier hybrydowy, który utrzymuje się trochę krócej niż normalny, Was zadowoli, bo są osoby, które będą zadowolone nawet z tygodnia, a są osoby, dla których jak hybryda się nie utrzyma 3 tygodnie, no to jest do bani. Także to już same musicie zdecydować. Jeżeli chodzi jeszcze o to szkolenie w Warszawie, to Państwo, którzy prowadzą salon manikir, powiedzieli, że wykonując go na tej bazie obniżyli jego cenę, bo po pierwsze się go szybciej wykonuje, a po drugie krócej się ten manikier klientkom utrzymuje. I to już chyba wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że taki film na temat bazy Peel Off Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie koniecznie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. Jeżeli jeszcze nie byliście, to zachęcam do zajrzenia na bloga, Facebooka, Instagrama, wszystkie linki w opisie na dole. Zachęcam Was też do subskrypcji mojego kanału. Tutaj na dole jest taki czerwony guzik, kliknijcie koniecznie, żeby nie przegapić nowych filmów. Jeszcze tylko dodam, że jeżeli kogoś ciekawi, co mam na ustach dzisiaj, to jest to konturówka Golden Rose Dream Lips Liner kolor 513, ta z czarnej serii, oraz pomadka z Sephory, tylko nikt nie wie w jakim kolorze. Tutaj jest napisane 2156A, ale ja nie mam pojęcia, czy to jest kolor, wydaje mi się, że może to być kolor. I jest to taka pomadka matowa, trochę wysuszająca, trochę zastygająca, podczas nakładania jest kremowa, potem zastyga i ma taki fajny pomidorowy kolor. Zapomniałam, że ją mam. Teraz ją gdzieś wykopałam z dna szafki. I oto jest taki duet. Konturówka trochę nie do końca pasuje kolorem, ale myślę, że na ustach wygląda nie najgorzej. I to już wszystko w tym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!